Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo ważny temat. Od 1 stycznia 2021 roku jest obowiązek zgłaszania umów o dzieło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak ten obowiązek jest realizowany? Przejdźmy do szczegółów. Od 1 stycznia 2021 roku każda osoba fizyczna oraz przedsiębiorca, który jest płatnikiem składek do ZUS, ma obowiązek w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy zgłosić ją do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zgłoszenie przebiega? Należy wypełnić specjalny formularz RUD, zgodnie z którym należy podać bardzo szczegółowe informacje o umowie o dzieło. Po pierwsze, należy wskazać datę zawarcia takiej umowy o dzieło. Po drugie, należy wskazać, kto będzie wykonawcą dzieła. Po trzecie, należy wskazać datę rozpoczęcia przygotowywania dzieła oraz datę zakończenia wykonywania dzieła. Również należy wskazać przedmiot takiej umowy. Wypełnienie tego formularza RUD powoduje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie dysponował bardzo szczegółowymi informacjami o umowie o dzieło i będzie mógł dokonać jej weryfikacji. W przypadku, kiedy uzna, że nie jest to umowa o dzieło, tylko umowa zlecenie, będzie mógł oskładkować taką umowę. Warto przyznać, że taki obowiązek ma wyjątki. Obowiązek zgłoszenia do ZUS-u umowy o dzieło wyłączony jest w następujących przypadkach. Po pierwsze, gdy zawierana jest umowa o dzieło z osobą fizyczną, która jest pracownikiem zlecającego. Po drugie, jeżeli umowa o dzieło dotyczy wykonania tego dzieła przez pracownika zamawiającego, ale umowa jest zawarta z osobą trzecią. I po trzecie, wyjątek dotyczy zawartych umów o dzieło z przedsiębiorcą, który w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje dzieło. I wtedy taka umowa nie musi być zgłoszona do ZUS. Warto przyznać, że taki obowiązek powoduje, że te umowy o dzieło będą jednak coraz częściej oskładkowane i traktowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jak umowy zlecenie. Czy zatem taki zapis i takie obowiązki spowodują, że wszystkie umowy o dzieło będą oskładkowane? Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Do usłyszenia.